Otworzyć naszą uroczystość przy kamieniu Państwowej Szkoły Morskiej. Witam przede wszystkim władze naszej kochanej Alma Mater Akademii Morskiej w Szczecinie. Brawo dla nich! Witam wszystkich absolwentów. Witam wszystkich w ogóle, bo bardzo się cieszymy, że jesteśmy razem. Otóż, jak wiecie, mamy teraz spotkanie wspólne. Wspólne wszystkich, bo w programie Akademii Morskiej, w programie inauguracji akademickiego roku jest od 2 lat spotkanie absolwentów szkolnictwa morskiego w Szczecinie. Czyli i tych z Państwowej Szkoły Rybołówstwa Morskiego, i tych z Państwowej Szkoły Morskiej, i tych z Wyższej Szkoły Morskiej, i z Akademii Morskiej, i naszych dobroczyńców, czyli wykładowców Akademii Morskiej, no i naszej przyszłości, czyli studentów Akademii Morskiej, których wszystkich witamy. Dziękujemy, że jesteście. 2016 roku rzuciliśmy ten kamień ku naszej chwale i podziękowania należy się rektorowi naszemu Wojciechowi Ślądce, że przyniósł ten kamień razem z nami i tu rzucił, że pozwolił na to, żebyśmy mogli się tu co roku spotykać na zawsze, że chcemy się jednoczyć. Chcemy być razem. Razem wspólnie zrobić coś lepszego. Starzejemy się, jak widać zresztą, ale mamy przecież młodzież, którą chcemy popchnąć do przodu. To znaczy nauczyć, jak się kiedyś pływało. Bo co się stało z naszą flotą rybacką? Co się dzieje z naszą flotą handlową? Otóż my jesteśmy ci, którzy prowadziliśmy te największe statki w największej rozwoju naszej floty handlowej i my chcielibyśmy wrócić do tych czasów. Dlatego będziemy się tu zbierać i będziemy zawsze propagować ideę rozwoju gospodarki morskiej. I studenci nasi kochani, pamiętajcie o tym, że jak nas już nie będzie, to prosimy Akademię i was studentów, żebyście przy tym kamieniu o tym właśnie mówili. I z góry dziękujemy. Brawo dla was! A teraz prosiłbym o złożenie kwiatów pod naszym kamieniem. Kwiaty składa jak zwykle w imieniu PZM kapitan żeglugi wielkiej Mirosław Folta. Baczność! Dziękuję. A teraz, jeśli można, prosiłbym o zabranie głosu 2 słówka pana naszego rektora, kapitana żeglugi wielkiej. Proszę bardzo. A może być Grzesiu dzisiaj? Może być.